Słuchajcie, początek mamy z Qigong, czyli stajemy tak, żeby był przepływ. Wręcz Bruce Lee mówił, że to najbardziej mu pomagało w jego walkach. Natomiast słuchajcie, jak to trzymamy? No głupie by było, żebyście to mieli w samochodzie i żebyście nie wiedzieli, jak to się trzyma. Więc bierzemy to do lewej rączki, palec wskazujący oskarżycielsko na kamerę, druga rączka rozczapiżona wchodzi głęboko, głęboko, bardzo głęboko i to jest nasz uchwyt. I dzięki temu, że ramię działania siły przy prostym łokcie jest odtąd dotąd, macie dźwignię jak przy baseballu. Więc w zasadzie jedna z największych sił w sporcie są w golfie. Dobra, witamy w bardzo długo wyczekiwanym odcinku o gazach. Słuchajcie, gazy, jeden z najczęstszych sprzętów do użytku, jeżeli chodzi o samoobronę. Słuchajcie, pogadamy sobie o zasięgu, zobaczymy przede wszystkim podczas testów, jak one generalnie się zachowują. W sytuacji, kiedy po prostu walisz do kogoś centralnie w gały, mamy maski, mamy na sobie sprzęt, mamy mniejsze gazy, mamy większe, także zapraszam serdecznie, trochę poeksperymentujemy, zobaczymy sobie, jak to jest, kiedy mamy walczących dwóch gazowników, zobaczymy, czy w bliższym dystansie, jeżeli ktoś atakuje cię gazem, jesteśmy w stanie to zbić i bierzemy pod uwagę czynny opór naszego przeciwnika, więc zostańcie ze mną, a pod koniec parę jeszcze niespodzianek. Zapraszam do odcinka, let's go! Strumień, stożek, chmura. Macie trzy rodzaje gazu, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się go. Łatwo to zauważycie, bo jeżeli kupujecie gaz, jest maluteńka dziurka, a nawet dysza często, wtedy poleci trochę dalej. Ale dzięki temu po prostu będzie on skoncentrowany. Druga rzecz to te Scoville, o których mówiliśmy, czyli jednostka mocy. Macie tutaj milion Scoville na pieski, 1,5 miliona to co ma zwykle Straż Miejska, takie coś pośredniego, 2 miliony takie na minimalnego powiedzmy łobuziaka, 3 miliony już na hardkorowca. Natomiast wszystkie mocniejsze rzeczy, które też mamy jak Foxy, przypominam, że one są na niedźwiedzie. Więc jeżeli nie macie zagrożenia życia lub niedźwiedzia, możecie mieć problem natury prawnej. Oczywiście większy polecamy zawsze, chociażby dlatego, że większość tych gazów testowaliśmy. Jeżeli jest mały gazik, leci 2 metry, a ta gaśnica, przed chwilą było widać, mistrz na 8 metrów nią poleciał, także po prostu dajemy radę. Mało gadania, dużo roboty. Słuchajcie, scenariusze i przede wszystkim praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Pierwsza sprawa, to już mówiłem, że największym problemem ludzi, którzy mają gazy, na przykład idzie sobie babeczka, parking podziemny i teraz tak, okej, ona wie, mam gaz, w szafce nocnej, nie? Okej, ale go mam. Nie chodzi o to, żeby ten gaz był w szafce nocnej, nie chodzi o to, żeby ten gaz był gdzieś w kieszeni, czujesz się zagrożony, zagrożona, gaz jest przygotowany gdzieś w kieszeni. Jesteś z nim obyty i trenujesz. I teraz bierzemy sobie pod uwagę parę scenariuszy. Mamy agresora, sytuacja rozpoznana, trochę się przegapiłem, ponieważ unikam niebezpiecznych miejsc i jakby kryzysów różnych, więc jest sytuacja, on coś robi, już czuje się zagrożony, robię pstryk, okej, on się łapie za głowę, ała, ała, ja uciekam, wzywam policję, cokolwiek, okej. Druga sprawa jest taka, że w momencie, kiedy ty robisz to nieudolnie, nie miałeś tego przetrenowane, tylko w momencie, kiedy pracujesz, on będzie chciał skontrolować tą rękę, ponieważ jest przygotowany, może naćpany, ok? Chce skontrolować rękę, ok? I mamy tą sytuację. Zdzielicie w twarz, bum, ok? Złapię drugą ręką, ok? I jeżeli ty nie wiesz, co zrobić w tej sytuacji, to ci wyrwie i będziemy mieli taką sytuację. Opcja numer 3 jest taka, że w momencie, kiedy ty będziesz coś robił, on też odruchowo, jeżeli jest elektryczny, będzie ten gaz chciał ci wybić z ręki. Szczególnie, kiedy źle go trzymasz, tak jak ja będę to robił, okej? Okay? Ej, odejdź kolego, bo... Ojej, co się dzieje? Dobra, dobra. I teraz jest bomba. Pamiętajcie, że wszystko zależy w sytuacji użycia gazu też od jego dynamiki. Więc im wy więcej trenujecie, im więcej jest pracy w stresie, tym lepiej. Więc bierzemy zawsze pod uwagę czynny opór agresora. Jeżeli mamy konia, który generalnie jest agresywny i on to zaplanował, to jest najgorsze, co może być. Więc teraz przejdźmy sobie do testu i zobaczmy, w jakiej odległości ja powinienem być mniej więcej, gdzie Emil to może zrobić. Emil, maska na głowę, napierdzielamy. Słuchajcie, co bierzemy pod uwagę? Obronę przed broniącym się agresorem, czyli to on jest zły, ja jestem dobry, ale on ze mną walczy. Więc parę drilli, zanim będziemy jeszcze psikać, bo później już będzie z tym ciężko. Więc ja jestem tutaj, jestem co prawda w gównianym dystansie, czyli ja zaczynam działać, on skraca dystans, ok? Więc ja też, zobaczcie, próbuję złapać stabilną sylwetkę,
Ta ręka kontroluje, ta jest tutaj i próbuje stąd działać. Z odległości lub z przyłożenia, ok? Mogę kontrolować i gdzieś cały czas robię, ale zobaczcie, co się dzieje. On cały czas mi nie odpuszcza. Jeżeli on jest głupi, to już by dawno leżał. Próbuję coś robić, chwyci za rękę. I teraz zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak obronę, na sekundkę przytrzymaj, poczekaj, obronę przed uchwytami nadgarstków. Wszyscy mówią, że nikt cię nie złapie za nadgarstek. Tak naprawdę, jeżeli mamy sytuację właśnie pracy na przykład z gazem, to te wszystkie podstawowe elementy jak obronę przed uchwytami nadgarstków, weź nie wiem, tutaj dół na przykład, ok, te wszystkie elementy, druga ręka, te wszystkie elementy teraz się właśnie zajebiście sprawdzają. Czyli te uwolnienia, które będą towarzyszyły tej sytuacji, czyli mamy na przykład to, co było tutaj, ok, czyli ja nie chcę nigdy skupiać się na tym. Ja chcę połączyć na przykład przy gazie wyrwanie razem z atakiem na głowę, ok? Kontrolę, pykanie i ciągłe przemieszczanie się. Więc pierwsze co? To było skrócenie dystansu, ok? Czyli on cały czas napiera. Pamiętajcie, że możecie też wylądować na ziemi. Opcja numer dwa to będzie, słuchajcie, wybicie z ręki. Czyli jestem sobie w pozycji, robię to, on elektrycznie zaczyna działać, ok? I mamy stop. I teraz zobaczcie, gaz poszedł tam. I mamy do podjęcia taki wybór, że albo on zapierdziela tam, a mnie już nie ma, dobra, ale w przypadku, kiedy na przykład mielibyśmy jakąś zamkniętą przestrzeń, cokolwiek innego, czyli ja jestem tutaj, on wybił ten gaz, okej, i tutaj musimy zacząć działać. Ja teraz zwiększam dystans, muszę dobrze ułożyć paluch i teraz zaczynam działać. Czyli zobaczcie, wszelkie elementy, które możemy robić i to samo robimy z nożem. Na przykład, jesteśmy sobie w pozycji, uważajcie tylko na to, żeby się nie zderzyć głowami. I teraz ja nie daję sygnału, ponieważ on będzie jakby w lekkiej dupie. Niech operator da nam sygnał. I teraz podejmiemy decyzję, czy ja rzeczywiście podniosę, czy ucieknę. Więc Emil, nie umawiamy się na nic. Zobaczymy, kto pierwszy go podniesie. Ty dajesz nam hasły. Czyli zobaczcie, poślizgnąłem się. Emil od razu bierze, zrobimy jeszcze raz. Hop. Bam, okej. Krótka taktyka. Co zrobiłem? Przemyślałem to, bo jest skubaniec szybki. Zobaczcie, było schylenie. Bins, hop, teraz jadę. I teraz pamiętajcie, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o tego rodzaju testy, jest ćwiczyć palucha i ćwiczyć to w różny sposób, zamkniętymi oczami, że mam gdzieś tam z tyłu, przekładam sobie, ok, teraz mam na kciuku, teraz mam na palcu wskazującym, teraz wiem, że gaz jest tutaj, podnoszę sobie go, nie patrzę i muszę teraz sobie go, o, znaleźć w tej kieszeni. Znowu robię coś takiego, robię sobie to, szczególnie kiedy właśnie jestem tutaj, gdzieś tutaj się bije, zobaczcie, ja nie mam gotowej ręki. Dodatkowo jeszcze wchodzą konkretne elementy, zobaczcie, oprócz tego, że on jest tutaj, ja mam gaz, wytnij mnie tą lewą nogą, bum, zobaczcie, co się dzieje, ok? Look at this, ja cały czas muszę walczyć, tak jak byłby to nóż. Ja z jednej strony mam ten gaz, ale to on ma teraz przewagę, po dwóch, trzech uderzeniach jest masakra, więc ja coś muszę robić, ok? Muszę zadziałać i zacząć pracować, ale czy on mi odpuści? Już te pierwsze strzały, które były na ziemi, chodź proszę. Ok? Tu już jest finish. Ok? Więc to, że ja mam gaz, to będzie dupa blada. Tylko dlatego, że mi odpuścił. 5, 4, 3, 2, 1, hop! Słuchajcie, agresor, który jest elektryczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że on się broni i ja trenuję za każdym razem sytuację, kiedy on się broni i on też walczy, to trening jest dopiero realny, ok? Dlaczego się bronię? Ok, mam już przygotowany gaz, jestem o tyle wyszkolony, ale nie spodziewałem się, że dostanę plaskacza na mordę. Więc, o Jezus Mary! Stój, stój! Olej! Mamy to i teraz uwaga! Co tutaj mamy, słuchajcie? Po pierwsze, plaskacz zawsze robi robotę. Czyli za każdym razem, kiedy dostajesz w głowę, twoje reakcje są zupełnie inne. I mimo to, że ja chciałem się super utrzymać tutaj na nogach, to po pierwsze, mamy ślisko, po drugie, trzeba dobrze celować. Nie możemy robić tego w taki sposób, że zobaczcie, robię od dołu, poczekaj sekundkę, robię to,
od dołu albo od góry. To jest bardzo podobnie jak z bronią. Robię centralnie punktowo, ok? Zobaczcie, zrobię to tutaj na rękę. Czyli robię to, pstryk i wracam. Pstryk i wracam. Robię to i wracam. O, w tle, słuchajcie, słyszycie jak wszyscy już kichają. Robię cyk i wracam. Ta ręka jest z tyłu. To jest moje zabezpieczenie, to jest moja praca. Mogę mieć lewą nogę z przodu, mogę mieć prawą rękę z przodu, ok? Więc tyle. Lecimy sobie dalej i przetestujemy teraz, jak działają inne gazy i zobaczymy, jak to na nim będzie wyglądało. Dobra? Słuchajcie, robi się nieciekawie. My tutaj zrobiliśmy tego bardzo dużo. Dzięki. Czyli teraz mamy Red Paper Gel i zobaczymy. To leciało troszeczkę, słuchajcie, jak, no nie wiem, jak, nie powiem co. Teraz jedziemy sobie dalej. Czyli w tej chwili niech będzie, też będzie taka technika, słuchajcie, tak jak mamy na przykład rękę i robimy sobie sytuację, ktoś się chce złapać za rękę, a ty ją zabierasz. Prosta sprawa, tak jak w samobronie. Jest uchwyt, bam, robisz głowę. Tak samo tutaj. Mamy uchwyt, jesteśmy blisko, złapał, bum, i teraz robię to. O, tu już troszeczkę mocniej. Tu fajnie, fajnie wchodzi i jest to. I teraz zobaczcie, spójrzcie, Emil generalnie, po pierwsze, to wszystko nam wali w oczy na maksa, bo wiatr też wieje, więc odpowiedź na pytanie jest taka, czy jeżeli będę biegł i będzie generalnie wiał wiatr, to czy jak ja zrobię to, to czy mnie będzie bolały oczy, czy nie? Zróbmy test. Uwaga, jadę. Okej, nie próbujcie tego w domu. Ja więcej nie chcę, ponieważ za mało mi za to płacą. Natomiast zobaczcie, zupełnie inna praca, ok? Zupełnie inna praca. Otwarta przestrzeń, z moich doświadczeń, odległość wyciągniętej ręki jest najlepsza, bądź z przyłożenia. Jeżeli pod ciśnieniem wejdzie w oko, jest masakra. Ja miałem klientkę, słuchajcie, przyjechała do mnie na 2 dni szkolenia. Ostatnia godzina szkolenia to było właśnie gaz. I ona, słuchajcie, co zrobiła? Zamiast po prostu na sucho chciała przetestować i centralnie z tej odległości. 3 godziny myślałem, że mnie po prostu zeżre oczy. Więc czy gaz jest skuteczny? Tak. Czy mamy ochotę po takim strzale na więcej? Nie ma takiej możliwości, chyba że zamiast tego jesteście ślepi, nie wzięliście okularów i zrobiliście to tutaj albo tutaj. Lekka chmura, która idzie tutaj, zobaczcie, ona aż tak nie powstrzyma, ale w bliskiej odległości jest dupa. Ale nawet jeżeli ja rozpylę chmurę w trakcie ucieczki, to on będzie to odczuł. Czyli jeżeli ty za mną biegniesz, ja nawet zrobię coś takiego, to jest lepsze niż nic, ok? Dobra, prosimy o chwilę przerwy. Żel i powiedzmy, że chmura. Teraz zobaczcie, będziemy pracowali na 2 ręce, lewo, prawo. Nie jest to takie proste, nie będziemy mieli 2 gazów, tylko 1, ale w tej chwili zrobimy to troszeczkę w zwolnionym tempie, żebyście zobaczyli, jakie są różnice w zasięgu, w mocy i w tym, jaka ta konsystencja i w jakiej formie to wylatuje. Więc delikatnie się cofam. Emil, idziesz w moim kierunku, proszę. Dobra, czyli mam 1, mam 2. Okej, zobaczcie. Tutaj muszę bardziej skonstruować, to jest bardziej rozbryzgujące. Wystawmy teraz rękę, proszę, zobaczcie. Mamy to, zobaczcie to, i mamy teraz to. Rozumiecie, jaka jest różnica? Najważniejsze jest to, żeby każdy, kto kupuje gaz, zawsze kupuje 2 albo 3. Jeden jest po to, żeby zobaczyć, jak to jest i żeby przetrenować sobie to, bo gaz musi być generalnie cały, żeby on był najbardziej skuteczny, a później generalnie właśnie musimy testować. To wszystko musi być przetrenowane. Więc zobaczcie teraz, jak na powietrzu to wygląda. Emil, odsuń się troszeczkę. Mamy cyk. Uwaga. Widzicie, jaka jest różnica? My tego podczas szkoleń wywaliliśmy naprawdę bardzo dużo i polecam każdemu, jeżeli macie poważne podejście, zainwestujcie parę stów, potrenujcie lub wpadnijcie do nas na szkolenie i tyle. Przypominam również, że dostępna jest na naszej stronie jarosławgorski.pl encyklopedia bezpieczeństwa, gdzie znajdziecie wszystkie podstawowe informacje dotyczące samoobrony i bezpieczeństwa. A my, słuchajcie, teraz wbijamy się w gaśnicę. Nie wiem, czy Emil jest gotowy. Let's go! Gaśnica największego zwierza. Wow! Okej, mamy to. Teraz słuchajcie, testujemy sobie realny zasięg. O, zobaczcie, wygląda już na imprezie, jak na imprezie rave. Więc jest zajebiście. I teraz uwaga, jedziemy z tematem. Dobra, zrobimy najpierw, poczekaj, Emil, chodź do mnie. Zrób na razie na 5 kroków, dawaj. Chodź bliżej do mnie, bliżej, 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 bliżej. 5 kroków w tył, dawaj. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Okej, walę cię, pindroczka. O,
mamy to, dobre. Jedziesz dalej. Raz, dwa, trzy, stop. Mamy 5 plus 3, to jest 8. Wątpię, żebyście byli w tej odległości, ale lepsze to niż nic. Dalej. Okej. Okay. Jeżeli generalnie ktoś biegnie, chcesz się cofać, spoko, musicie testować, robić różne testy. Teraz zobaczymy w ruchu. Ja uciekam, Emil mnie goni. Lecimy, go! Okej, okay. Chyba nie chcę dalej. Okay. Zajebiście, teraz zobaczcie jeszcze raz, jak to leci. Z boku już nie. Uwaga. To jest naprawdę zarąbista moc i starcza naprawdę na bardzo długo. Zobaczcie, co to się dzieje. Mega moc. Słuchajcie, nikt z was nie chce dostać tym centralnie w oczy. O kurde. Tu już jest naprawdę bardzo ciężko, więc spadamy, bo ja już dłużej nie wytrzymam. No dobra, podobał wam się odcinek? Zapraszam serdecznie do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszego materiału. Słuchajcie, było dosyć grubo, trochę czasu minęło od ostatniej akcji, bo już jakieś 15 minut. Ja na końcu dostałem lekko gaśnicą, nie jest to przyjemne. Stroje trochę pomogły, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, dajcie znaka, co byście chcieli widzieć w naszych następnych odcinkach. Partnerem głównym naszego odcinka była oczywiście firma Helicon Tex, czyli najlepsze ciuchy taktyczne, które znajdziecie na stronie Militar24. Wszystkie linki rzucamy wam oczywiście w komentarzu. Pamiętajcie o chusteczkach dekontaminacyjnych. Jeżeli ćwiczycie z gazem, róbcie to z głową, róbcie to z maskami. Koniecznie. Zapraszam was serdecznie na Encyklopedię Bezpieczeństwa, czyli kurs w formie online na jarosławrogowski.pl. A już w kwietniu, 19-21, zapraszam na Special Skills Camp do Zakopanego. Znajdźcie mnie na Instagramie, na Facebooku, na TikToku Born Against Violence. A tymczasem, słuchajcie, idziemy się chyba wykąpać, bo to już chyba czas. Pali mnie ryj strasznie. See ya!